Zachęcenie przedszkolaków do aktywności fizycznej oraz przygotowanie do uprawiania różnych dyscyplin sportu to główne założenia programu Mali Wspaniali. Dzisiaj przygotowaliśmy kilka zadań, kilka zabaw takich integracyjnych, żeby rodzice się dobrze bawili, żeby poznali program, w jakiej formie są prowadzone zajęcia. No i jak dotychczas wszyscy bardzo dobrze odbierają ten program, dobrze się bawią i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować w kolejnych latach w Świdnicy. Świdnickim realizatorem programu Mali Wspaniali jest Sportowy Klub Taekwondo Tiger, współorganizatorem akcji Urząd Miejski w Świdnicy oraz Fundacja Infinity. Poprzez program staramy się promować zdrowy tryb życia, staramy się promować dobrą zabawę i to, że sport to nie jest nudna rutyna, ale przede wszystkim fajna forma spędzenia czasu, bo jak to się mówi, w zdrowym ciele zdrowy duch. Zapytaliśmy rodziców, co zdecydowało o uczestnictwie w zajęciach sportowych. Przyszliśmy tutaj ze względu na dzieci, żeby miały lepszy rozwój ruchowy, fizyczny, tak? I żeby tą swoją energię, którą mają, zużyły na tych ćwiczeniach. Przede wszystkim spędzenie z Mają tej godziny wyłącznie dla niej, po prostu poświęcenia czasu. Żeby dać córce szansę na miłą sobotę, na rozpoczęcie przyjemnego dnia. A na co dzień trenujecie? Tak, trenujemy tutaj już od niespełna miesiąca. Jesteśmy świeżymi adeptami. Honorowy patronat nad akcją objęła prezydent miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jako ambasador The World Games 2017 twarzą programu została Anna Lewandowska. Dla Echo24 Arkadiusz Skarbowski.